Witamy w prezentacji bohatera League of Legends. Na celowniku Kartus, Piewca Śmierci. Kartus z własnej woli zrezygnował ze śmiertelności na Shadow Isle i dzięki temu stał się potężnym liczem. Dziś wędruje przez Runeterrę, oferując wieczny, śmiertelny byt istotom żywym. Kartus jest grającym solo magiem lub dżunglerem, który zadaje olbrzymie obrażenia obszarowe pobliskim przeciwnikom, a na koniec używa swojej rozpoznawalnej superumiejętności, aby uderzyć we wszystkich wrogów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Umiejętnością bierną Kartusa jest pakt ze śmiercią. Po śmierci Kartus staje się niewrażliwy na obrażenia przez kilka sekund, podczas których może korzystać ze swoich umiejętności za darmo, zanim umrze ostatecznie. Gdy działa pakt ze śmiercią, Kartus nie może się poruszać, korzystać z podstawowych ataków oraz używać czarów przywoływacza. Zrównanie z ziemią to główna umiejętność Kartusa do zadawania obrażeń. Ma ona bardzo krótki czas odnowienia. Kartus skupia energię w miejscu położenia kursora, która na chwilę daje wizję, a następnie wybucha, zadając obrażenia wszystkim pobliskim wrogom. Najważniejszą cechą umiejętności jest to, że zadaje ona podwójne obrażenia, gdy trafi jeden cel, przez co Kartus jest niezwykle niebezpieczny podczas walk 1 na 1. W czasie gry używaj zrównania z ziemią, aby zabijać stwory i nękać przeciwnika z alei. W Kartusa to ściana bólu. Kartus przywołuje magiczną ścianę, która spowalnia wszystkich przeciwników, którzy przez nią przejdą, dodatkowo obniżając ich odporność na magię. Ściana bólu ma kilka interesujących właściwości. Po pierwsze, efekt spowolnienia oraz rozmiar ściany zwiększają się wraz z rozwojem umiejętności. Po drugie, końcówki ściany zapewniają wizję, dzięki czemu możesz sprawdzić, co czeka przed tobą lub co dzieje się przy celach. Korzystaj ze ściany bólu, aby uciekać przed gankami. Umieść ją na przeciwnikach, aby spowolnić ich pościg. E Kartusa Profanacja to umiejętność włączana. Gdy jest wyłączona, odnawia punkty many Kartusa, gdy zabije on jednostkę. Po włączeniu Kartus otacza się duszami swoich ofiar, zużywając zapasy many i zadając ciągłe obrażenia wszystkim pobliskim przeciwnikom. Efekt podąża za Kartusem, sprawiając, że jest to idealna umiejętność na bliski dystans. Należy pamiętać, że odnawianie many nie działa, gdy profanacja jest aktywna. Umiejętność zostaje włączona automatycznie, gdy Kartus zginie albo nie zginie. Nieważne. Używaj profanacji podczas dużych walk drużynowych, aby zadać olbrzymie obrażenia wielu przeciwnikom. Kartus często jest celem priorytetowym, więc włączenie profanacji, gdy przeciwnik się zbliża, sprawi, że oddasz mu trochę obrażeń, nawet jeżeli zginiesz albo nie zginiesz, nieważne. Super umiejętnością Kartusa jest Rekwiem. Po użyciu Kartus zbiera siły przez kilka sekund, a następnie zadaje obrażenia magiczne wszystkim wrogim bohaterom na mapie, niezależnie od tego, czy są widoczni, czy nie. Długie ładowanie Rekwiem może zostać przerwane przez efekty ograniczenia kontroli oraz śmierć, nawet tę nieprawdziwą, więc wyczucie czasu jest niezwykle ważne. Podczas gry zwracaj uwagę na inne aleje i używaj Rekwiem, by wykończyć przeciwników, gdy wycofują się z niskim stanem zdrowia. Poproś sojuszników, aby dali ci znać, gdy będą chcieli otrzymać złoto za asystę. Umiejętne wykorzystanie niewrażliwości paktu ze śmiercią jest kluczowe, jeżeli chce się skutecznie grać Kartusem, więc oto kilka porad, abyście wiedzieli, jak najlepiej wykorzystać ten czas. Po pierwsze, należy pamiętać, że czas ładowania Rekwiem zajmuje prawie połowę czasu trwania umiejętności biernej i użycie go nie będzie możliwe, jeżeli umiejętność nie zostałaby rzucona przed zakończeniem trwania umiejętności biernej. Z tego powodu niezwykle ważne jest opanowanie odpowiedniego korzystania z umiejętności, aby zadać jak największe obrażenia podczas paktowania ze śmiercią. Po drugie, nie panikuj, gdy zginiesz. Masz trochę czasu, ale musisz działać szybko. Użyj ściany bólu, tak aby kilku przeciwników musiało przez nią przebiec. Teraz pozostało ci wystarczająco dużo czasu, aby użyć trzech kół albo czterech, jeżeli masz maksymalne skrócenie czasu odnowienia, zanim będzie trzeba rozpocząć rzucanie Rekwiem. Da ci to dużo czasu na użycie wszystkich umiejętności i zadanie maksymalnych obrażeń. Jeżeli Rekwiem się odnawia, najlepiej jest spamować kół, dopóki nie odpadną ci palce. Zrównanie z ziemią w zasadzie zastępuje twój podstawowy atak i jest podstawową umiejętnością do wszystkiego. Naucz się zasięgu umiejętności, aby uderzać zza podwójne obrażenia przy zabijaniu stworów oraz nękaniu przeciwnika. Element bierny profanacji powinien zagwarantować, że zrównasz z ziemią każdego stwora. Dzięki Rekwiem, Kartus stanowi zagrożenie w każdej alei, więc zwracaj uwagę na mapę i szukaj okazji do zabicia przeciwnika lub zdobycia asysty w innej alei. Widząc Udyra zmierzającego w stronę dolnej alei, Kartus zmierza tam w celu pomocy.
Wiedząc, że Zerat może przerwać rekwiem, Kartus chowa się przed skorzystaniem z superumiejętności, która zabija Renektora w górnej alei i asystuje przy śmierci Caitlin. Po użyciu superumiejętności, Kartus trafia na Zerata i zaczynają się pojedynkować. Kartus toczy tę walkę prawidłowo, trzymając się blisko, może zadawać obrażenia profanacją, unikać umiejętności Zerata i trafiać go kół, dzięki czemu wychodzi z niej zwycięsko. Jedną z największych słabości Kartusa jest długi czas rzucania rekwiem. Jako łatwy do zabicia mag musi odpowiednio zaplanować użycie superumiejętności, aby nie została ona przerwana. Kartus przegrywa tę walkę, wystawiając się na atak w kluczowym momencie pojedynku. To powiedziawszy, rekwiem może być skontrowane przez przedmioty i czary przywoływacza, więc zwróć uwagę na to, czym dysponują twoi przeciwnicy, zanim użyjesz superumiejętności. Po zakończeniu walki z Kasiopeją Kartus się wycofuje, aby skorzystać z rekwiem. Ona korzysta z klepsydry Zoni, sprawiając, że rekwiem zostaje zmarnowane, a jej sojusznicy mogą odetchnąć z ulgą na jakiś czas. Pamiętaj, że Ściana Bólu nakłada pełny efekt spowolnienia, nawet gdy trafiasz przeciwnika tylko jej krawędzią. Używając jej przez teren, spowalnia Luciana na tyle, aby Queen mogła go dogonić i zabić. Na zakończenie, w przeciwieństwie do większości magów, Kartus najlepiej sprawdza się stojąc w środku wrogiej drużyny i w przeciwieństwie do innych bohaterów, czasami warto zginąć, jeżeli dzięki temu wygra się walkę. W tym klipie Kartus błyska agresywnie w stronę Barona, korzystając ze swoich umiejętności, aby uniemożliwić przeciwnikom zabicie tego monstrum. Mimo że umiera, zmusza przeciwników do wycofania się i pomaga swojej drużynie zakończyć walkę. Podczas kupowania przedmiotów trzeba skupić się na trzech głównych statystykach: punktach many, mocy umiejętności oraz przebiciu odporności. Wysoki koszt many profanacji sprawia, że niezbędne są przedmioty zwiększające ilość many, aby móc z niej prawidłowo korzystać. Następnie zacznij sięgać po przedmioty zwiększające moc umiejętności, a potem skup się na przebiciu odporności, aby jeszcze bardziej zwiększyć obrażenia. Kupiona w późnej fazie gry klepsydra Zoni także może być przydatna, ponieważ jej użycie dobrze współgra z rzucaniem się w sam środek drużyny przeciwników i korzystaniu z profanacji. Dzięki za obejrzenie prezentacji bohatera Kartusa. Zasubskrybujcie kanał Riot Games na YouTube i skomentujcie ten filmik.